już jest. Jazda. Dziś swoją premierę ma Uncharted Legacy of Thieves Collection na PC zawierające kres Złodzieja i The Lost Legacy, które do tej pory dostępne było wyłącznie na konsolach Sony. Jeśli wierzyć recenzentom, to konwersja na komputer jest solidna i prezentuje wysoką jakość, działając całkiem nieźle także na Steam Decku. Czekacie na The Callisto Protocol? Twórcy potwierdzili, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych opóźnień premiery. Dodatkowo 2 grudnia posiadacze konsol najnowszej generacji będą mogli cieszyć się kosmicznym masakrowaniem w 60 klatkach na sekundę. Znane są też sprzętowe wymagania dla komputerów. O 23:00 ruszy transmisja Konami mająca przedstawić dalsze plany rozwoju serii horrorów o cichych wzgórzach. Na oficjalnym YouTube pojawiły się jednak tagi sugerujące następujące tytuły: Silent Hill 2, Silent Hill Ascension, Silent Hill Transmission i Return to Silent Hill. Z tychże wyczytamy także, że gra ma pojawić się tak na PC jak i PlayStation. We're in this together. Gracze mają absolutnie dość grindu i Battle Passa w Overwatch 2. Prowadzi to do dość absurdalnej sytuacji, w której sporo osób wolałoby lootboxy. Nieprzemyślana monetyzacja tytułu i nieadekwatne nagradzanie graczy doprowadziło do tego, że pochlebniej patrzymy na kontrowersyjną losowość nagród. We're experimenting with what's worked and where we can push further to offer more flexibility than ever before. Może i The Sims 4 stało się darmowe, ale to nie koniec rewelacji. W końcu możemy rzucić okiem na piątą odsłonę lub raczej jej system meblowania, który no generalnie urywa tyłek. Wszystkie dobre rozwiązania z poprzednich odsłon, przemieszane z nowymi pomysłami i dużą szczegółowością, brzmi jak kolejne setki godzin w kreatorach. Call of Duty Modern Warfare 2 zadebiutuje już 28 października. Przedpremierowe wydanie pozwala zacząć grę już jutro w trybie kampanii. Poskutkuje to masą bonusów do trybu multiplayer, który podzielono na 12 podtrybów na 3 mapach, ale to już w dniu premiery i przy asyście całej masy operatorów. A teraz szykować się na 23:00. Trzymajcie się, cześć!